Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i jestem jednym z nielicznych lekarzy badających dla Carnivala, Carnival Caribbean Cruise Lines w Polsce. No i powiem Ci o aktualnych wymaganiach medycznych, właśnie testów medycznych, testów laboratoryjnych dla tych linii. Ale pamiętaj, Carnival Cruise Line Caribbean. Tak więc, jeżeli chcesz pracować w Carnival Cunard, brytyjskim Carnivalu, to obowiązuje Ci jedynie część tego zakresu badań. Z tego co tak z pamięci, mocz, morfologia, cukier we krwi, chyba badania kału na nosicielstwo, jak będziesz przy obróbce żywności i chyba rentgen. Natomiast wracając do Carnival Caribbean, zacznę od badań krwi. Pierwszym badaniem, które musisz wykonać, jest HbA1c, czyli tak zwana hemoglobina glikozylowana. Zastąpiła ona badanie poziomu cukru we krwi, które Carnival zalecał jeszcze niedawno. CBC, morfologia krwi, wykonasz w każdym laboratorium. BUN, Blood Urea Nitrogen, jest to w sumie kwas moczowy, kreatynina, aspartalat, są to enzymy wątrobowe, bilirubina, hepatitis C, chodzi tutaj o przeciwciała antygenu HBS, no, jeżeli przeszedłeś, czy jesteś nosicielem tej żółtaczki, to masz małe szanse, że zakwalifikujesz się do pracy w tych liniach. Hepatitis C, czyli przeciwciała w kierunku WZW typu C. Ta sama uwaga co hepatitis B. HIV, test wykrywający nosicielstwo HIV-a. Nie muszę mówić co to za choroba. VDRL, czyli RPR. Nasza taka nazwa polska, WR. WR pozytywny raczej świadczy o kile. Mówię raczej, ponieważ są czasami wyniki fałszywie pozytywne. Idziemy dalej. Panel 5 narkotyków w moczu, Urine Drug Screen 5 Panel, amfetamina, kokaina, opiaty, fencyklidyna, THC, czyli marihuana. Ale Carnival, linie Carnival chcą z moczu, nie z krwi, prawdopodobnie dlatego, że metabolity narkotyków w moczu utrzymują się znacznie dłużej. Druga praktyczna uwaga taka, czyli jak chcą z moczu, to chcą z moczu, nie z żadnej krwi. I druga praktyczna uwaga, jest problem z wykonaniem badań w kierunku fencyklidyny. Nie wiem dlaczego ten narkotyk jest jakoś rzadko w polskich laboratoriach wykonywany. Tak więc lepiej dołóż parę złotych, zrób panel z 10 narkotyków. Wprawdzie czasami bez fencyklidyny, ale nie ma wtedy problemu, że jakiegoś jednego ominąłeś, czyli lepiej zrobić 10 zamiast 5, prawda, niż 4 zamiast 5, żeby po prostu nie mieć problemów z liniami Carnival. Zdjęcie klatki piersiowej, przeglądowe, przednie i boczne. Test ciążowy, oczywiście w przypadku pań, nie chcą pań w ciąży na swoich liniach. Obowiązkowe jest także udokumentowanie szczepienia MMR2. Innym jakimś ekwiwalentem jest tutaj szczepionka Priorix. Natomiast ja wymagam serii i daty podania preparatu wraz z pieczątką osoby wykonującej. Może to być jakaś karta szczepień, może być to książeczka szczepień, ale nie na zasadzie, że ktoś coś tam wpisał bez książeczki, bez pieczątki, no i mam coś potem poświadczać, czego nie mam tak zbyt dobrze udokumentowanego. Jeżeli będziesz miał to szczęście i pracował przy żywności, wymagam dodatkowo badania kału na nosicielstwo zarazków jelitowych, salmonella, shigella. No jest to w sumie wykonywane w sanepidach, wbijane do tak zwanych książeczek zdrowia sanepidowskich. No i dodatkowo Carnival wymaga
przebadania Cię w kierunku jaj pasożytów jelitowych. Jest wprawdzie mało prawdopodobne, że jesteś osobą po 40, no ale wtedy dodatkowo wykonasz jeszcze EKG, ale jeżeli już jesteś po 50, czyli takim weteranem dla karniwala, wymagają dodatkowo badania na krew utajoną w stolcu oraz antygen PSA u mężczyzn. I jeszcze raz na sam koniec tego filmiku kilka praktycznych uwag. No, jeżeli chcesz myśleć o karniwalu, o pracy w karniwalu, w sumie jest to cool, natomiast wszystkie wyniki muszą być prawidłowe i nie uznaję ja w swojej firmie, w swojej przychodni wyników starszych niż miesiąc, czyli jeżeli mi coś przyniesiesz sprzed pół roku, to no niestety szkoda Twojego czasu. Po moim badaniu, po ocenie tych wyników, wystawiam świadectwo zdrowia, jest ono ważne na 2 lata, no ale jeżeli powiedzmy miałeś przerwę, masz moje ważne świadectwo, ale miałeś przerwę w karniwalu dłuższą niż pół roku, czyli przykładowo pracowałeś rok, pół roku przerwy, to nie masz jeszcze ważnego świadectwa pół roku, tylko po prostu musisz wykonać wszystko od nowa. W jakichś przypadkach wątpliwych kontaktuję się z przedstawicielem karniwala, no i wspólnie podejmujemy jakąś decyzję. Oczywiście mówię w przypadkach wątpliwych zdrowotnie. Po badaniu oczywiście zwrócę Ci wszystkie oryginały badań laboratoryjnych, które sobie wykonałeś, zwrócę Ci świadectwo. No, będzie ono w razie czego do wglądu dla przedstawiciela karniwala. Żebyś wiedział, badania lekarskie i wszystkie inne oprócz wymienionych wcześniej wykonuję w swojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu na Żernickiej 215, także jeżeli jesteś z Polski zachodniej czy południowej, ma sens pojechanie do mnie, no jeżeli jesteś z Pomorza, to raczej Gdynia. Natomiast musisz wiedzieć, jeżeli zrobisz w swoim mieście, w swojej miejscowości, w certyfikowanym laboratorium wszystko to, co wymieniłem, wizyta u mnie jest naprawdę formalnością. Żeby to poszło sprawnie, musisz się zarejestrować pod telefonem tutaj 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Jeżeli to wideo nie rozwiało Ci wszystkich wątpliwości, możesz zadać pytanie na maila lekarz@krasnicki.pl. Powtarzam, lekarz@krasnicki.pl. Na sam koniec, praca w karniwalu, w liniach karniwal jest naprawdę cool, możesz zwiedzić kawał świata, możesz zarobić parę groszy, możesz odłożyć parę groszy, zobaczyć jak żyją bogaci ludzie, jak się bawią bogaci ludzie, możesz skorzystać troszeczkę z tych dobrodziejstw, no niestety po pracy, pracy jest dużo, ale niestety wymagania zdrowotne są spore. I zapraszam Cię oczywiście do komentarza tego wideo tutaj pod spodem, jeżeli ono Ci w czymś pomogło, jeżeli pomogło Ci zrozumieć sprawę badań do tych linii, jeżeli pomogło Ci zrozumieć o co w tej pracy chodzi. No, oczywiście najwięcej dyskusji jest na mojej stronie internetowej badania-lekarza-medycyny-pracy.com, jest tam taka zakładka Karniwal i tam znajdziesz wszystkie aktualności z mojej branży, cokolwiek się nowego dowiem, to tam zaraz przekazuję. Także do zobaczenia w następnym filmiku, w następnym wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jeżeli Ci się filmik spodobał, czy w czymś Ci pomógł, daj oczywiście lajka, kciuka lub po prostu udostępnij go na swoim portalu społecznościowym, na przykład na Facebooku.